tym roku 41. edycja. Zdecydowaliśmy się ją ogłosić mimo panującej sytuacji epidemicznej związanej z tym, że tak do końca właściwie nie wiadomo, jakie imprezy, jakie działania możemy realizować. No, na razie jesteśmy na etapie przyjmowania zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy tylko i wyłącznie drogą elektroniczną w tym roku. I powiem szczerze, że jest zainteresowanie. Mam już od momentu ogłoszenia troszkę przysłanych do nas zestawów i kart zgłoszeń. Potem w drugiej połowie roku planujemy uroczystość finałową, bardzo, bardzo kameralną, podczas której laureatom zostaną wręczone nagrody. To są autorzy, poeci, którzy wysyłają do nas swoje zestawy wierszy, więc my już skompletowane zestawy wierszy roześlemy jurorom do oceny. Już jesteśmy po rozmowach z jurorami. Tradycyjnie będziemy mieć 3 osoby w naszym jury. Jury podejmie decyzję co do nagród. Też zrobimy tutaj u nas, zorganizujemy w ośrodku spotkanie z naszymi jurorami, myślę, na początku października, ponieważ autorzy przysyłają do nas swoje zestawy do 10 września. I będzie już wówczas w październiku wiadomo, kto w tym gronie laureatów się znajdzie. Będziemy zawiadamiać naszych laureatów i zapraszać 7 listopada na uroczystość wręczenia nagród.